Cześć, witam was moi fani bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym na moim kanale. Dziś zobaczymy sobie moje emocje związane z trailerem LEGO Przygody 2. Od jakiegoś czasu mnie zapytujecie, non stop, czy widziałem już trailer? Tak, widziałem, ale dzisiaj opowiem wam o moich wrażeniach w związku z nim związanych, więc jedziemy. Tak jest. Kawał czasu minął. Jak usłyszałem ten głos pierwszy raz. Przerażającego, pamiętnego tako w torku. Tak, i nawiązanie do jedynki, super. Życie ogarnął chaos. Ekstra świat w ogóle, wow. To jest taki Fallout, jaki zawsze chciałem widzieć. Kraina ekstra i w ogóle. Super. I nagle Emmet. I ten sam gość, który dawał kawę w jedynce, tylko w innym świecie. I do przewidzenia było, że życie szanowe poleci. Aczkolwiek nie poleciało. Why? Dokładnie to samo wejście z jedynce nas witało i nagle... ...że życie jest czadowe. Jest do bani. Wiem, no widzę. Dlatego wyzbyłem się wszelkich uczuć i jestem lodowatym draniem. Co? Zobacz, spójrz, gwiazdka spada. Życzenia! Co to? Nowe istoty. No. Szukają. Nie znam gości. O tym sobie powiem pod koniec filmu. Kicia. I ja już widziałem, co to jest. Znaczy, domyślałem się. Ale spokojnie. I teraz zaczynamy akcję. On przewiduje nasze ruchy. To jest dobre. To jest najlepsze z trailera akurat. No, czemu tak późno? No. To słynny wybraniec. No nie, nie zupełnie. Klocek znalazłam ja, ale... Chwila! Znalazłaś klocek, obaliłaś tyrana, ale przywódcą został słabowity samiec? On ten, tak. Ten. Stań do walki! Ha! Nie mogło zabraknąć Batmana oczywiście. Ja zaraz wam opowiem spokojnie, to nie jest tak, że teraz milczę, że oglądam u mnie tylko trailer. Ja zaraz skopowiem, jak są moje wrażenia. Lecimy ratować Lucy i pozostałych uprowadzonych. Tak jest. I ten dom, rewelacja. Czekam, żeby był taki zestaw był jak ten latający dom. Czekam, jaram się. I teraz kochanieńcy tak. Bez podniet, porywacze nie zasługują na ochy i jachy. A tym bardziej na uchy. Przestańcie! Tak jest. I teraz kochanieńcy tak. Trochę moich wrażeń odnośnie tego, że właśnie trailera. Po pierwsze, on mnie ani nie zachwycił, ani nie wiadomo, co ze mną nie zrobił, co jest faktycznie takie trochę dziwne, gdyż fajnie, z jednej strony dostajemy mega dawkę sentymentu, znowuż te same postacie, wiele scen odwołań do pierwszej części, w ogóle super. I z jednej strony, z drugiej strony też nie super, bo liczyłem coś zupełnie innego, liczyłem na jakąś nową jakość, nową świeżość i tak dalej. A tymczasem to jest po prostu taka stricte jakby bezpośrednia kontynuacja jedynki. Ja oczekiwałem czegoś wielkiego i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, nie wątpię oczywiście, że ten film będzie bardzo dobry. 9+, ja już na starcie myślę, że mogę mu dać, jak nie 10, tak jak dla mnie jedynka miała. Będzie filmem świetnym, jednak oczekiwałem ciut czegoś innego. Trochę więcej innych bohaterów, trochę więcej, a nie znów jakby to samo, tak jakby trochę bezpiecznie podchodzili do tematu, niczym J.J. Abrams z nowymi Gwiezdnymi Wojnami. Natomiast, o czym będzie ten film? Bo mówię, będzie on bardzo dobry, na pewno, jak widzicie, ta figurka, to już nie trudno się domyślić, zresztą wszyscy o tym mówili już, ta figurka tej kosmitki to jest LEGO Friends. Ewidentnie, ja i Maciej cały czas nie byliśmy w błędzie, że Friendsy to nie są złe klocki. I jak widzicie, prawdopodobnie one będą forsowane właśnie w LEGO Przygodzie 2. Przypuszczalnie, poruszony będzie ten właśnie temat o LEGO Friendsach i tak dalej. I jak mówię, my z Maciejem się widać, nie myliliśmy nigdy co do fajności Friendsików. Może wy się też przekonacie. Dodatkowo moim zdaniem też będzie mocno poruszony ten temat jakby dorastania tego chłopca, który przedtem miał 8,5 roku. I to też jakby widać trochę w tym trailerze, że jakby wszystko się zmieniło wokół, czyli jego świat się zmienił i tak dalej. A właśnie on, dalej Emmet jest ten sam. Jeżeli my sobie Emmeta utożsamiamy dalej z tym chłopakiem, to właśnie będzie świadczyło trochę o czymś takim, co pewnie wielu z was przeżywa lub będzie wkrótce przeżywać, czyli dożyjecie w wieku, kiedy gdzieś tam wstyd będzie się bawić z klockami, świat będzie inny, ale wy będziecie się nimi chcieli bawić, ale siara, ale coś tam, ale gdzieś tam i dopiero jak dorośniecie będziecie się mogli nim bawić, ale my tu nie o życiu i tak dalej. Generalnie podsumowując, obejrzałem trailer, pierwsza moja reakcja była... Po chwili jednak było... No, niemniej, to będzie bardzo dobry film,
Nie tak dobry jak jedynka moim zdaniem, niemniej będzie miał wiele do przekazania i będzie na pewno równie dobry. Czekam niesamowicie na luty. W ogóle bardzo wcześnie wydano ten trailer. Mamy 8 miesięcy do premiery, a trailer już jest. Czemu tak wcześnie? Czemu nie wydać wcześniej filmiku, gdzie widać, że jest skończone? Na święta byłoby miło. Niemniej to są moje wrażenia, już nie musicie pytać mnie po stokroć, czy widziałem LEGO Przygodę 2 trailer, czy wiem co to jest LEGO Przygoda, czy w ogóle słyszałem, że coś takiego będzie. Widziałem, moją reakcję jakby już znacie, nie jestem niesamowicie jakby podniecony, ale też niesamowicie jak przygnębiony, też nie. Wiem, że będzie dobrze, ale spodziewam się, że będzie ciut słabiej niż w LEGO Przygodzie 1. To się jeszcze okaże. Dzięki za to, że posłuchaliście jakby mojego zdania i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach.